Cześć. Jakiś czas temu miałem okazję oglądać odcinek Yomao, w którym YouTuberzy decydowali, na ile są zgodni w danym temacie. W końcu padło pytanie o to, czy YouTube kiedyś był lepszy. I o tym właśnie chciałbym dzisiaj z wami porozmawiać. Przede wszystkim to, co mnie urzekło w starym YouTubie, to fakt, że zwykle to była grupka znajomych grająca w gry komputerowe. Nie dla ogromnej sławy czy pieniędzy, bo wtedy zwyczajnie nie szło wyżyć za tamtejsze stawki, czy w ogóle nawet ich brak. Jak ktoś tworzył YouTube'a, to dla zabawy i odstresowania się po ciężkim dniu, aby później poczytać sobie ewentualnie komentarze i poodpisywać na nie, aby mieć kontakt z widzami. Wszystkiego było mniej, zarówno twórców, jak i widzów. Wszyscy, mam wrażenie, tworzyli bardziej taką zwartą społeczność niż to ma miejsce teraz, gdzie jest chyba więcej rozłamów i różnych obozów, kto za kim jest. Oglądając dzisiejszego YouTube'a, nie dostrzegam już tego w twórcach. Oczywiście robią to z pasji i na pewno to nie jest tak, że są YouTuberami przez przypadek, ale dostrzegam to, jak bardzo główną rolę w tej chwili grają duże pieniądze płynące z tego oraz, że o każdym musi być teraz koniecznie głośno. Coś, co było świetne w starym YouTubie, to brak takiej cenzury jak teraz. Kiedyś nie było czegoś takiego jak symbol żółtego dolara, a ludzie nie srali pod siebie, bo powiedzieli przekleństwo na filmiku. Do tej pory pamiętam, ile to tekstów i głupich żarcików usłyszałem na odcinkach YouTuberów, które dzisiaj by na 100% po prostu nie przeszły. Ludzie mogli śmiało wypowiadać się o tym, co myślą i nie byli ograniczani przez sponsorów czy wadliwy regulamin platformy. Jeśli chcecie mi jednak powiedzieć, że ej Shady, ale to przecież dobrze, że treści są weryfikowane i nie ma już tyle negatywnych treści na YouTube, które demoralizują młodzież. To przemyślcie to jeszcze raz. Pomyślmy o tym, co sprzedaje się teraz w internecie najlepiej, czyli seksualizacja kontentu oraz kontrowersje. Przykre jest to, że to nie tylko twórcy są za to odpowiedzialni, ale i my jako widzowie. Kiedy doszliśmy do momentu, że treści na YouTube mogłyby zostać podmienione tymi z pomarańczowej platformy? W 2010 zaczynałem oglądać YouTube'a, gdzie miałem wtedy z jakieś 8 lat. Można powiedzieć, że dorastałem razem z nim i nie wyrosłem na żadnego patusa wplątającego przekleństwa co drugie słowo, co imprezuje kilka razy w tygodniu. W tej chwili dzieciaki w wieku 12 lat kryją się z alkoholem w szkolnych toaletach, wyśmiewają biedniejszych od siebie, jeśli nie mają drogich ciuchów i cenią sobie pieniądze bardziej od ludzkich relacji. Dzieciaki shipują innych i przeżywają to, co się dzieje u YouTuberów tak, jakby to było ich własne życie i wchodzą jeszcze w życie prywatne innych tak, że potem potrzebują wizyty u psychologa. Ja w ich wieku, tak i wiem, że już okej, boomer, ale dosłownie, ja w ich wieku bawiłem się Lego, kolekcjonowałem gormity i karty piłkarzy, a nie się interesowałem kto z kim, gdzie i dlaczego. Widząc to, ilu YouTuberów, którzy powinni zniknąć z świata internetu, dalej jest utrzymywanych przez to, że dzieciaki ich oglądają, po prostu powoduje, że czuję się strasznie bezradny. Świat freak fightów to już w ogóle inny wymiar i w życiu nie zrozumiem, jak można promować taką patologię, oglądać czy w ogóle jeszcze za to płacić. Idealny przykład upadku społeczeństwa, które szuka tak prostackiej i okupiającej rozrywki. Jeśli naprawdę macie ochotę zobaczyć lejących się gości na podobnym poziomie inteligencji i umiejętności, to pojedźcie sobie na Pragę Północ, a jak założycie koszulkę jeszcze jakiegoś innego klubu niż Legia, to gwarantuję, że dostaniecie jeszcze miejsca VIP w pierwszym rzędzie. Okej, dobra, ale wyjdźmy już z świata kontrowersji i seksu, bo to zawsze podnosi we mnie ciśnienie. Porozmawiajmy o tym, co zawsze łączyło ludzi z różnych pokoleń, czyli muzyka. Pamiętam piękne czasy robienia parodii znanych hitowych piosenek. Głównie były to jakieś przeróbki minecraftowe, ale i nie tylko, znalazło się też pewnie coś innego. Jeżeli jakiś YouTuber wypuścił swoją piosenkę, to było to naprawdę wielkie wydarzenie i właściwie nie bardzo kto patrzył na to, że jest to amatorsko zrobione, a przynajmniej nikomu to nie przeszkadzało. W tej chwili muzyka stała się częścią marketingu i słysząc, że ktoś wypuszcza nową nutę, nie robi to na nikim wrażenia. Nie mówiąc już o tym, że co druga piosenka brzmi prawie tak samo, jakby była stworzona przez jedną osobę. Teraz jak nawet o tym myślę, to jedyne piosenki z negatywnym przekazem, jakie kojarzę z mojego dzieciństwa, właściwie nie były nawet stworzone przez YouTuberów i mam tu na myśli Gang z Albanii czy Cypisa. Nie chciałem naprawdę wracać do tematu seksualizacji treści, ale najwyraźniej jeszcze o tym pogadamy. Piosenki Fagaty, Oliwki Brazil, Sandry S czy Masnego Bena to pewnie tylko czubek góry lodowej tego całego szajsu. Nie skłamię mówiąc, że już bardziej mi się podobały stare utwory Multiego od tego, czym teraz nas karmią. Częścią muzyki są również teledyski, które...
O panie, tu się dopiero dzieje. Naprawdę, zrobienie animacji z Minecrafta w 2014 było bardziej wymagające i atrakcyjne niż wzięcie teraz półnagich lasek twerkujących do kamery, stawienie drogiej wynajętej fury na godzinę i masy pieniędzy, jakie to ci twórcy nie robią w ciągu dnia. Jak już wspomniałem o kilku twórcach, to warto też dodać, jak pojęcie YouTubera jako idola w ostatnich latach nabrało zupełnie innego znaczenia niż to, jakie miało na początku YouTuba. Teraz są to celebryci i ikony sławy pokazujące się na wielkich eventach. Zaś kiedyś byli to zwykli nastolatkowie, którzy nawet nie myśleli o płynących z ich twórczości korzyściach. Widząc nagrania z ataku żugajek na centra handlowe, bo ich idolka przyjechała, już serio powinno dać komuś do myślenia, zwłaszcza ich rodzicom, że chyba coś tu jest nie tak. Jeszcze wiecie, content Juli nie jest aż tak krzywdzący. Ale strach pomyśleć, jacy muszą być widzowie broniący Fagaty, czy jeszcze innego patotwórcy, to już nawet nie wspomnę. O tym, jakim cudownym przykładem muszą świecić, pokazując tyłek w internecie i robiąc sobie tyle operacji plastycznych, ile tylko możliwe. Jednak myślę, że to już temat na zupełnie inny odcinek. Wracając jednak do meritum, myślę, że nie sposób nie zauważyć tej całej szybkości i dynamiki w filmach na obecnym YouTubie. Być może już się zestarzałem na tyle oldge, że taki rodzaj kontentu do mnie nie trafia i mi się po prostu przejadł. Wszystko musi być teraz skompresowane, jak najwięcej treści w jak najkrótszym filmie, byle tylko miało się minut. Dziwię się, że po tak dużej ilości informacji na koniec dnia ktokolwiek w ogóle jeszcze pamięta chociaż połowę filmów, które obejrzał. Żeby było zabawniej, pamiętam, że jak ktoś wypuścił film krótszy niż 20 minut, to ludzie pisali w komentarzach, że co taki krótki odcinek. I żeby były dłuższe. Po prostu uwielbiam te czasy. Uwielbiam czasy, gdy się czuło tą więź z widzem, gdy się z tobą witał, wprowadzał w odcinek, przedstawiał osoby, które występują w filmie. Uwielbiałem intra YouTuberów na początku filmu, które po latach, gdy się je ogląda, dalej robią ogromne wrażenie i mogłyby być używane nawet dzisiaj. Skoro mowa o powitaniach, to warto, myślę, wspomnieć też o pożegnaniach i podziękowaniach za oglądanie. Czuło się wtedy taki pewien, wiecie, szacunek do widza za poświęcony czas i pewną więź między nim a twórcą. A teraz, wiecie, liczy się watch time i nie można sobie pozwolić na jakieś tam outro z proponowanym filmem do obejrzenia, czy normalnym zakończeniem i pożegnaniem się. Na koniec filmu właściwie czuję się, jakby ktoś mi napluł po prostu w twarz, nie? Myślę, że ostatnią rzeczą, o której chciałbym jeszcze powiedzieć w tym odcinku, były dramy wśród YouTuberów. I z pewnością takie wcześniej też się pojawiały, jakieś konflikty i problemy między twórcami czy widzami, ale zwykle było to rozwiązywane prywatnie lub drogą sądową, bez jakiegoś zbędnego nagłaśniania na cały internet, co się stało. O większości rzeczy my nawet nie mieliśmy pojęcia i tak naprawdę niedawno dostrzegłem dopiero, jak bardzo fałszywe i ohydne stało się to środowisko, albo co gorsza, być może zawsze takie było. Klepią się nawzajem po plecach, aby tylko później wbić sobie nóż w plecy. Nagrywają na siebie filmy, screenują zdjęcia swoich wiadomości i pewnie włączają przycisk nagrywaj za każdym razem, gdy ktoś do nich dzwoni, bo nigdy nie wiadomo, kiedy im się coś przyda przeciwko tej osobie. Co gorsza, angażują swoją publikę do dzielenia się na różne obozy i pisania hejtu w internecie przeciwko sobie. Co tylko jest im na rękę, bo przecież to jest czyste nagłaśnianie sprawy, prawda? Dosłownie nikomu to wszystko nie przynosi nic dobrego. Każdy w tej sytuacji jest tu przegrany. Naprawdę, ludzie, czy tak się zachowują dorośli? Czy nie można już tego załatwić prywatnie między sobą, zamiast wytaczać byle co na światło dzienne dla tych kilku wyświetleń? Po prostu, jaki mnie wstyd. Jaki mnie wstyd za to, co sobą reprezentują i potem dają taki przykład innym. Aby jednak nie wrzucać tak wszystkich do jednego wora, to chciałbym jedynie dodać na koniec, że dalej są jeszcze dobrzy twórcy, którzy mają przed oczami wizję lepszego YouTube'a, tworzonego z pasji i przyjaznego innym. Wierzę, że dzięki uświadomieniu ludziom, jak bardzo się staczamy, w końcu się ockniemy i wspólnie przywrócimy stare, dobre rządy. Dobra, trochę mnie poniosło. Niemniej jednak dziękuję wszystkim za oglądanie i mam nadzieję, że odcinek się podobał oraz że przynajmniej część z was podziela moją opinię. Trzymajcie się i dajcie koniecznie znać w komentarzu, czy taka forma materiału, gdzie wypowiadam się na dany temat, przypadła wam do gustu, oraz możecie dać również jakąś propozycję, na jaki temat chcielibyście usłyszeć moje zdanie, moją opinię. Póki co to tyle ode mnie, trzymajcie się i życzę wam udanych wakacji.